Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dawno nie było tutoriali i ciekawostek dotyczących aplikacji DJI Fly. Myślę, że jest dobra okazja, bo okazuje się, że Mavic 3 też będzie miał tę aplikację. Dodatkowo mamy na kanale od 700 do 1000 ludzi nowych dziennie, więc witam Was bardzo serdecznie. Rafał Galiński, od 5 lat prowadzę ten kanał dotyczący dronów i dzisiaj będą takie ciekawostki, które są nieewidentne dotyczące aplikacji DJI Fly, ale też samej funkcjonalności. Czy latacie miniakiem, czy latacie R2, czy może R2S, a może to będzie też Mavic 3. Te wszystkie funkcjonalności powinny dotyczyć właśnie dronów, które mają ten kontroler, mogą mieć też ten starszy, ten czarny w przypadku miniaka, ale jednocześnie używają aplikacji DJI Fly. Ciekawostka numer jeden dotyczy klawisza funkcyjnego. W tym kontrolerze jest tylko jeden klawisz funkcyjny, ale za to działa na dwa sposoby. Poprzez jedno przyciśnięcie lub poprzez podwójne przyciśnięcie. Do pierwszego przyciśnięcia przypisuje blokadę ekspozycji, natomiast przy podwójnym recenter gimbal, czyli wyśrodkuj gimbal. Albo gimbal idzie do przodu centralnie lub też 90 stopni w dół. Można to zrobić w aplikacji DJI Fly. Jest to dość prosta sprawa, intuicyjna i wybieramy te dwie funkcje. One są dla mnie najwygodniejsze, jeżeli wykonujesz zdjęcia, chcesz zablokować ekspozycję lub chcesz spojrzeć dla bezpieczeństwa, co jest pod tobą. To są dwie najlepsze opcje, jakie możemy wybrać w tej aplikacji. Kolejna ciekawostka dotyczy przycisku czy klawisza pauza. Jest to nie tylko przerwanie inteligentnego trybu lotu, takiego jak na przykład quick shot w miniaczu, bo faktycznie możemy albo przerwać tu, albo poprzez ruch drążkami, ale też jeżeli lecisz, normalnie lecisz i trzymasz drążek do przodu, czyli lecisz do przodu, możesz zatrzymać ten lot też poprzez wciśnięcie pauzy, czyli nie tylko wychodzimy z inteligentnych trybów lotu, ale także zatrzymujemy, kiedy przestaliśmy panować i dron nadal leci, trzymamy drążek, nie wiemy o co chodzi, wtedy wystarczy sobie wcisnąć ten przycisk pauza. To jest taki trochę panic button, jak mamy w DJI FPV, a ten klawisz też, który wszystko stopuje i wszystko resetuje. Tak jest w tym przypadku. Trzecia ciekawostka dotyczy funkcji zoom. Otóż w tych nowszych dronach pod DJI Fly mamy możliwość zoomu cyfrowego i możemy to zrobić ręcznie z pozycji ekranu, ale chyba wygodniej byłoby zastosować kombinację klawisz funkcyjny plus to pokrętło gimbala i faktycznie działa to bardzo płynnie. W zależności od tego, w jakim trybie filmujesz, w jakiej rozdzielczości, możesz przybliżyć od 2 do 4 razy i najlepiej wykorzystać kombinację tych dwóch klawiszy, czyli function plus kółko gimbala. Ciekawostka numer 4 dotyczy współczynnika proporcji w fotografii. Jeżeli fotografujesz na przykład miniaczem, masz natywny współczynnik proporcji, czyli proporcje twojej matrycy 4:3. Jeżeli wybierzesz 16:9, schodzisz z rozdzielczością, czyli zamiast 12-megapikselowego obrazka otrzymujesz 9-megapikselowy obrazek. Podobnie jest w przypadku większej matrycy, na przykład R2S ma 20-megapikselową matrycę, ale tam jest współczynnik proporcji 3:2. I ja zwykle rekomenduję, żeby wykonywać zdjęcia w tych natywnych właśnie proporcjach, a później sobie w postprodukcji wybrać obszar, który nas najbardziej interesuje, bo może będziesz wrzucać na Instagram, a może będziesz wrzucać na inne media i potrzebujesz inny współczynnik proporcji niż 16:9. Czyli lepiej wybrać 4:3 lub na przykład 3:2, ale też pamiętaj o tym, żeby działać w programie do edycji, żeby swój ulubiony program do edycji uruchomić i za jego pomocą dokonać postprodukcji takiej fotografii. I ostatnia ciekawostka dotyczy wyboru języka. Zwykle w iOSie jesteś w stanie po wejściu do profilu ustawień język, jesteś w stanie wybrać język, w którym chcesz używać aplikacji. Możesz też zmienić to w ten sposób, że jeżeli używasz Androida i narzuca ci na przykład język polski, który nie jest idealny, możesz zmienić sobie język całego systemu, na przykład z polskiego na angielski. Wtedy ta aplikacja jest pełniejsza, bo tam mamy określoną ilość liter i polskie określenia niestety nie są zbyt precyzyjne. Te skróty są tak rozwiązane, że nie wiadomo o co chodzi, więc jeżeli masz taką sytuację, można całego Androida zmienić na angielski i wtedy używać aplikacji DJI Fly w języku angielskim.
W tym roku postanowiłem trochę pomorsować, żeby się wzmocnić i rzeźko czuć. Dzisiaj jest pierwszy raz. Świetnie. A wy co? Słuchajcie, kąpiel była przednia, czuję się co najmniej 5 lat młodszy, a wam w prezencie za cierpliwość i za to, że dotrwaliście do końca, przygotowałem w prezencie darmowy warsztat, upominek ode mnie, filmowanie dronem. Znajdziecie link tuż pod filmem w opisie. Jeżeli macie ochotę też na skorzystanie z innych produkcji dotyczących na przykład poszczególnych modeli, przewodniki moje dotyczące aplikacji, zapraszam bardzo serdecznie, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jest też cała moja platforma Drone Bootcamp. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych epizodach już wkrótce. Cześć! Aha, jeszcze jedno, no jak zwykle zapomniałem, dajcie oczywiście łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, no bo kurczę, samo 100 tysięcy się nie zrobi, a trzeba by trochę przyzwoitą liczbę osiągnąć niedługo, 20 tysięcy, później 30, 50, no i stówka. Do zobaczenia, cześć.